Jesteśmy bardzo nieszczęśliwi jako organizatorzy, których miałam zaszczyt reprezentować nie wczoraj na gali marki Podlasia. 9. edycja Suwałki Blues Festival, która również, jeżeli chodzi o uczestników, została oceniona jako najlepsza edycja Suwałki Blues Festival, spotkała się z uznaniem Kapituły, która przyznaje markę Podlasia. Bardzo dziękujemy i ja bardzo serdecznie również składam podziękowania w imieniu Rzeszy, organizatorów, pracowników Suwalskiego Ośrodka Kultury, Urzędu Miasta, Rzeszy sponsorów, wolontariuszy, którzy biorą w tym udział, ale przede wszystkim w imieniu wszystkich uczestników i miłośników muzyki bluesowej, która ściąga ich zawsze w lipcu do Suwał. Tak jak często słyszymy, że Suwałki kręcą bluesem, a blues Suwałkami, to teraz można śmiało mówić, że to właśnie Podlasie kręci bluesem, a blues Podlasiem, bo najwięcej uczestników i odbiorców przyjeżdża właśnie z naszego województwa i cieszę się, że to jest nasza wspólna marka. Nasza wspólna marka, która promuje i miasto Suwałki, i całe nasze województwo, ale również kraj, bo Suwałki Blues Festival to największa plenerowa europejska impreza bluesowa, jeżeli chodzi o wielkość, zasięg i ilość odbiorców. Często przez muzyków, fachowców z tego gatunku jest porównywana do wielkiego bluesowego festiwalu w Chicago, który też jest tą imprezą taką bardzo otwartą i plenerową. 9 lat czekaliśmy na to uznanie, wielokrotnie byliśmy nominowani, otrzymywaliśmy wyróżnienia, jeżeli chodzi o produkt turystyczny również, a teraz przyszedł czas podczas 13. edycji tej imprezy, żeby festiwal bluesowy Suwałk został uhonorowany. Ja dziękowałam i dziękuję z tego miejsca wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili. Nie można zapominać o tych, którzy rozpoczęli to, a myślę, że gdyby nie śmiała decyzja nie wcześniej, czyli blisko 10 lat temu, nie żyjącego wtedy, a teraz niestety nieobecnego z nami prezydenta Józefa Gajewskiego, który odważył się wyłożyć duże pieniądze na taką pierwszą edycję, rozpoczął wspieranie i rozwijanie Suwałk w czasie okresu letniego. To jest kontynuowane przez również obecnego prezydenta Czesława Renkiewicza. Suwalski Ośrodek Kultury jest bardzo tutaj motywowany, jeżeli chodzi o oceny, w szczególności i artystów, i uczestników, wysokimi ocenami i za organizację, i za program, i za propozycję, jak również za tworzenie świetnej atmosfery bluesowej, bo rzeczywiście w tych dniach Suwałki czują tego bluesa. Ci, co przyjeżdżają, zarażają innych tym bluesem. Ja spotykam się często i również miałam okazję spotkania się na wręczaniu marki Podlasia za Suwałki Blues Festival z ludźmi, którzy mówią: proszę Panią, jesteśmy co roku, byliśmy 9 lat, wybieramy się na kolejną edycję. Ja z tego miejsca chcę Państwa zaprosić już na 10. wyjątkową edycję Suwałki Blues Festival, która będzie miała miejsce 6-9 lipca tego roku. Wyjątkowi artyści, zdecydowanie większość tych artystów to największa półka uznaniowa w kategorii bluesowej ze Stanów Zjednoczonych. Są Anglicy, Polacy. Myślę, że najlepsze zespoły bluesowe takie jak Dżem, Nocna Zmiana Bluesa czy Martyna Jakubowicz wypełnią potrzeby tej sceny muzycznej, która jest u nas w naszym kraju, ale The Blues Brothers czy Brahma II na pewno uzupełnią smak tego bluesa, który rozbrzmiewa za oceanem, a będzie u nas.